Witam graczy bardzo serdecznie. Mamy tu wojenkę. Save the Earth. Proszę bardzo. Sojusz wydaje się mimo wszystko rosyjski. Zobaczcie, jakie mają fajne flagi. Ziemie, planety nasze. Zostawiłem 113 ataków. Nam zostało 64, czyli tak naprawdę no prawie że połowa. Troszkę więcej. No i punktów o 1600 więcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie na koniec. Zobaczcie, co tu się wydarzyło u nich na tankach. Mają czerwone tanki, jakieś tu dużo kufu. Kufu jakieś podwójne przełamania. Takie 90 levele, zobaczcie. Sobie ten też tutaj. No mają takie 90 levele kufu. Tu taki, proszę bardzo, tak? To jakieś Asteriusy. Ogólnie Octros, ogólnie bijące tanki. Bijące tanki, czerwone. Mam jeden skład niebieski. Drugi skład niebieski jest chyba z Berą, Panią Jeziora i Pingwinem, więc chyba te dwa składy sobie użyjemy. No na pewno mi tu nie zagra Grimble nigdzie, bo tu nie mają żadnych minionkowców. Tu jedynie na przykład taka, ona daje minionki. Dużo podwójnych niebieskich. Dużo podwójnych zielonych, więc kolory podwajane są u nich. Brak, z tego co widzę, brak w większości, u większości brak żółtego koloru. Tutaj na przykład jest, tu też jest, ale tak to jakoś tak nie mają tych żółtych. No tu jest podwójny niebieski, tu jest podwójny zielony, ale to no, jest żółty. Okej, nie ma chyba na to reguły. No i co, idziemy. Idziemy chyba sobie, tu będziemy szli, w tych koksów największych. Siły dość duże, wiadomo, że to są tylko cyferki. Ten 89 chyba nie ogarnął, że kulka jest potrzebna. Tak mi się wydaje. No i co, idziemy od początku sobie. Idziemy w tego, no i najpierw sobie pójdziemy najsilniejszym teoretycznie składem, czyli dwa lepusy, do tego Perseus, Augustus i Ptolemy. No i zobaczymy, czy będzie 7 klocków. To jest skład na 7 klocków. Bardzo bym chciał, żeby było to 7 klocków na start. Mam nadzieję, że będzie. No i zobaczymy. Dziwnie, powiem wam, że czerwonych tanków nie biję, ojej, bardzo, bardzo dawno. Dobra, no i co my tu mamy? Czy my coś tu mamy, czy my nic tu nie mamy? Mógłbym teoretycznie spróbować iść po diament, ale ja tego pod diament nie idę. Tu będę po prostu liczył, że niebieski wpadnie. Okej, wpadł. Dobra, no i teraz jest decyzja. Czy bijemy stronę lewą, czy bijemy stronę prawą? Zawsze jest taka decyzja, raczej i lewą, i prawą stronę jestem w stanie zabić, ponieważ nie mają tu żadnych uników. Tak, ten też nie ma uników, tu zobaczcie Sobek, tu Gracja, nikt tu nie ma uników, nikt tu nie ma oporów, więc stronę powinienem zabić, tylko teraz pytanie, gdzie ja będę robił ruchy? Kolejny mój ruch to chyba będzie zrobienie żółtego z fioletem na środku, tak żeby sobie podejść tymi trzema niebieskimi i je zgostować, więc później tylko jeden klocek niebieski po prostu będzie mi potrzebny, może jakoś się go uda złożyć, więc biję oczywiście tę stronę. I bijemy tak. Ok, tak jak mówiłem, zabijamy stronę. Tu teraz oczywiście ten ruch, o którym mówiłem. Ok, ja teraz nie robię tych trzech w pionie, tylko robię je w poziomie. Zmieniam, że potem będę miał czwarty klocek, ta bomba właśnie. Nawet nie muszę robić tak, mogę sobie zrobić tak, bo tu może zielony wpadnie, nie wpadł. O, wpadł tutaj. Dobra, strzałki się jeszcze odpalą, ale to nic, bo tu już zabijamy tutaj tę hienę. No i dobra, no i się udało, no klocek siadł. Niebieskie były na start, 7 w kufu, chyba 7 w niego weszło. Przy kufu jest trochę czasu na szukanie tego klocka. No i dobra, idziemy sobie teraz dalej. Okej, teraz kolejny atak, tu znowu sobie niebieskim składem. Znowu kufu, tutaj mamy takiego. On tu chyba na fire działa, tak. Na fire, czyli na bohaterów czerwonych, których nie biorę. Idę sobie tak i zobaczymy, czy to będzie dobrze. No znowu tu liczę na niebieskie klocki. Mam nadzieję, że będą. No i zobaczymy. Tu idę pod pingwina, granie jest pod pingwina. Zobaczymy, czy się uda. Tu potrzebuję 9, nie 7, tylko 9. Okej, okay, już widzę, że ich nie ma. Szkoda. Idę sobie w diament. Okej. Okay. Mamy teraz tak.
5, 6, 7, 8, 9. Okej. Okay. Nie ładuj go. No szkoda, nie powinien zginąć. Nie powinien zginąć od tego. Dobra. Dobra, co my teraz tu będziemy robić? Chyba bić tutaj kota. Dobra, zrobimy tak i zrobimy tak. Okej, okay, i żyjemy, żyjemy. Czy my tego kota zabijemy? Czy lepiej kwinto? No kot. Dobra, chyba kota. Kota i robimy tak, żeby załadować jeziorankę szybko. Okej, okay, udało się. Uf, uf, uf. Dobra, jezioranka załadowana. Teraz czekamy, czekamy. Na co tu czekać? Może tak? To chyba załaduje berę. Okej. Strzałki idą. Czy ja chcę teraz ładować berę? Chyba tak. Dobra, drżą mi teraz dwie karty u przeciwnika. Zobaczymy, czy to przeżyje. Dobra. Robimy tak. A za chwilę mi odpala moral. A to nie, czy ty zginiesz od tego jednego klocka? 72? Najgorsze jest to, że może tu wjechać. Że może tu wjechać blind. Więc ja sobie poczekam bezpiecznie. Niech ona się struje. Okej. Okay. Szkoda, że mi wyraz zginęła. Ale to nic, już sobie robimy tak. Ile mam jeszcze oślepienia? Już nie mam oślepienia na szczęście. Bo ten skład nie jest taki dobry, bo on, mimo tego, że on para to widzieliście, no nie ma takiej dużej mocy. Nie ma tej dużej mocy. Na szczęście się udało. Były dwa diamenty. Ale chyba tym składem nie mogę grać. Chyba tym składem nie mogę grać, bo jest. Ma zbyt mało mocy, niestety. Niestety. Dobra. Teraz sobie idziemy na kolejnego. Dobra. Kolejna, tak, idziemy sobie tak. Zielonymi, dwa niebieskie są obok tanka, więc zielone może tu dadzą radę. No znowu 7 klocków potrzebuję tak naprawdę. Mam tu Milenę, mam tu Haftorna. No i zobaczymy, czy ta pani. Okej, okay, no jak coś się odbije. No zobaczymy, zobaczymy. No mam tu Klinę, mam tu też Haftorna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy coś tu będzie, czy nie będzie? No teoretycznie coś tu jest, coś tu jest. Dobra, ja chyba zrobię tak. Aj, chyba popsułem. Kurczę. Dobra, zrobimy tak, żeby już mieć załadowaną tą panią. A ja chyba popsułem ten pierwszy ruch, nie wiem. Tak mi się wydaje, że możliwe, że tak. Dobra, leczymy się trochę. Ok, weszło zielone. Idziemy tu. I teraz tak, kogo my tu będziemy bić? Kogo my tu będziemy bić? Kurczę. Jakby się udało zabić tę stronę, to mam Haftorna naładowanego. Mam nadzieję, że się uda zabić tę stronę. Dobra, super. Super. Tu strzałki, ale chyba tam się mi nic nie stanie. Kurczę, mało bardzo się uleczę z tego.
I zaraz mi też odpali narcyzja. Nie jest to dobre info. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, kogo mi ona zbije. No, może mi trzy karty zbić. No, zbiła te trzy karty. Będę musiał grać tutaj pod Milenę, bo to jeszcze nie jest koniec. Będę musiał grać pod Milenę. Dobra, mamy na drugim ładunku. Nada manę mi teraz Hawthornowi. Dobra, jeszcze ją tylko raz załadować. Dobra, no czekamy, czekamy, żeby się załadować tu szybciutko. Oczywiście po tej stronie tylko możemy się ładować. Okej, ruchy mam dwa ruchy po lewej stronie, akurat tak w nich. No trudno, taka gra. Jeszcze raz sobie to odpalimy i tu za chwilę powinna mieć Milena znowu drugi ładunek. Dobra, to nic, że ona mnie tu bije. Dobra, znowu uderzymy sobie Milenom. Okej, i tak naprawdę teraz ona może mi odpalić, nawet nic mi takiego nie powinna zrobić. Okej, 40 życia jej zostało. Spróbujemy tu czegoś poszukać. Dobra, znaleźliśmy zielonego. I lecimy w nią i powinna być to wygrana. Dobra, no udało się. Udało się jakoś to ugrać. Mimo tego, że na początku było ciężko. Chyba pierwszy ruch zrobiłem zły. Ale. No to nic, to nic. Dobra, czy teraz tego chcemy bić? Tutaj jest Hachiko. Daję kontrę. Ale ja tu bym poszedł sobie składem z Annabel. Składem z Annabel. Annabel idzie z żółtymi, więc tak naprawdę tu żółtych. Nie bardzo tu mi pasują żółte. Tu bym mógł wlecieć z fioletami, z panterami fioletowymi. Tak chyba zrobimy. I z kotem. W sumie zrobimy tak. Tutaj kot. Tutaj ta druga pantera. Gdzie jest jeszcze jedna? Dobra, tu jest pantera jedna, tu jest kara i tutaj jest profesorka. Okej, zamienimy oddziały. Teraz tak, czy to mi pomoże? Te karty są mega silne. Fioletowe klocki nie biją tu za wiele, więc ten kufu może mi to odpalić niestety. No nic, no próbujemy, próbujemy. Może akurat klocki przyjdą, może przyjdą te fioletowe. I się uda. No jest 7 klocków do złożenia. Zobaczymy, czy będą fioletowe. Na start 7. Fajnie jakby było. Fajnie jakby było, ale chyba nie ma. Chyba nie ma. Tak naprawdę są wszystkie kolory. Dobra, idziemy sobie najpierw w combo jakieś. Mam tu czerwony diament. Czy ja chcę robić ten czerwony diament? Chyba nie. Chyba nie. No i zobaczmy. Okej, już chyba wiadomo, że tu raczej nic dobrego dla mnie nie będzie w tej grze. Już mi niestety odpala kufu. No i zobaczcie, i zaraz mi odpala Horus. I odpala mi też wszyscy. No niestety, tu nie było tych 7. No tutaj niestety się nie znalazło 7 klocków. Było 6. Trudno, co tu możemy zrobić jeszcze? Możemy tak odpalić. Okej, i tyle by było. Zaraz idziemy z atakiem kolejnym. I kolejny atak. Tu sobie idziemy znowu takie coś. Tu Hel jest, co prawda. Hel bije mocniej w żółte. Nie powinno się tak chodzić.
Ale mam nadzieję, że ja mu biję przed tym, zanim on odpali. To jest średnia karta, możliwe, że nie odpali. Chciałbym tak. Do tego mam Malosiego, żeby zablokował w razie czego kota. Mam też dwóch silnych lekarzy. No i zobaczymy. Może coś z tego będzie, może nie, nie wiem. Nie wiem. Chyba raczej nie. Ale pech. No pech. No zobaczcie, no ja nie mam tutaj swoich klocków w swoim kolorze niestety. Jejku, czy od razu składać te trzy, czy nie? No złożę, no. Dobra, cztery w nią. Co jest? Lipa straszna. Idziemy tak. Gdzie tu jest cokolwiek? Dobra. No i odpala już mi za chwilę wszystko. Najgorsze jest to, że tu nic nie mogę zrobić. Nie mam jakiś komp, nie mam nic takiego. Dobra, jedna szansa, że mi kot nie odpali. Ani hel. Ale hel odpala. Ojejku. Zrobi unik? Znaczy nie unik, tylko revive'a. Okej, okay, zrobiła. No to już tak jest po grze. Okej. Mogę go zabić. No, chciałem teraz niebieską sobie załadować. Zobaczymy. Dobra, uleczę się, czy się nie uleczę? Nie. No brakło trochę. Jakbym się uleczył, to myślę, że mógłbym to jeszcze wygrać. A tak, niestety, niestety nie. No ten diament mi nic nie daje tak naprawdę, więc idę tak. No szkoda, szkoda, że tutaj tak teraz niefortunnie się stało, że ta niebieska moja karta nie przeżyła. Okej. Jeśli uda się załadować, to możliwe, że to wygram? Nie wierzę. Nie wierzę, co tu się właśnie stało. N, jak się nie odradzała, no rzadko kiedy się odradzała, to w tej walce odrodziła się tyle razy, że mógł wygrać walkę. Coś po prostu dziwnego, ale zarazem pięknego. Fajnie, fajnie. Dobra, ostatni skład. Nie wiem, jaki jaką postać sobie wziąć tutaj. Nie wiem, zaraz pomyślimy. No dobra, działam sobie tak, troszkę nowy skład, takim jeszcze nie grałem. Ale jednak przeciwnika, on nie jest niby silny, ale on ma jedyne postacie, które nakładają na siebie buffy. Oczywiście nie liczę uników, tylko liczę tu Odyna. Gracja ewentualnie ma tutaj spoiwo żywiołów na sobie i Kadilen. Więc taki sobie oto skład wymyśliłem. No i tak naprawdę tutaj jest też 7 klocków niebieskich. No i pozwoli mi to zabić już na pewno jedną kartę, może dwie. Tylko że tych klocków raczej tutaj nie będzie. No mamy 3 żółte do złożenia, 3 niebieskie. Dobra, może zrobimy tak. Może teraz zrobimy tak. Nic mi to wszystko nie daje, nic. Ojejku. No pójdziemy sobie tak. 3, 6. Dobra, mamy 7. A jakby tam niebieski wpadł. Dobra, jak to zrobimy? Czy zrobimy od razu niebieskie? Nie, zrobimy tak. W ten oto sposób może przyjdą jakieś niebieskie. Nie przyszło nic, 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 nic. O kurczę, Odyna odpalę chyba tym. No jajaj.
Bo tak muszę zaciągnąć, że to nie odpali Kadilen. Odpali Kadilen. Co za gra? Odrodzisz się? Nie. Zobaczcie. I na jakimś bobowatym składzie się odbiłem, niestety. No nic, odpaliło mi tak naprawdę tutaj trzy karty przeciwnika. Nie no, cztery, wszystkie karty mi odpaliły. Przeciwnika, zanim się zadawałem. No taki palk się nie da wygrywać, niestety. Okej, okay, oczywiście on się jeszcze odradza, tu mogę zrobić dwa uniki. No ale nie zrobię żadnego. No trudno, trudno. Słaba wojna. Ale to nic, zaraz zobaczymy sobie, jak tutaj wygląda tabela. Osman bardzo ładnie. No ja troszkę słabo. Tu DJ Forest. No i tak tutaj wyglądają nasze ataki. Jeszcze wiadomo, nie wszyscy uderzyli. Zostaną 55 ataków. Im 113. No i zobaczymy, jak to będzie. Ja uciekam. Trzymajcie się, cześć.